Witam serdecznie, drodzy widzowie, w dzisiejszym odcinku dwie puchy od Birwanta, które to wybraliście w głosowaniu na Instagramie, bo były dwa zestawy do wyboru, czyli tak jak tu widzimy Atomic i Diablo Verde oraz bodajże Atomic i Sensei. Ale wybraliście Diablo Verde i Atomika, także dzisiaj degustujemy. Chwilę czekały te puszki na degustację, ponieważ były w międzyczasie inne, ważniejsze degustacje, ale już trochę podgoniłem, także niebawem na kanale parę degustacji się ukaże. Postaram się je też przepleść z piwną historią i innymi rzeczami, tak żeby było ciekawiej, więc już dzisiaj w sumie jestem, że tak powiem, wyrobiony na bieżąco, więc to jedna z ostatnich degustacji piw, które ostatnio zakupiłem. I tak jak już mówiłem, są to dwie puchy z Birwanta. Dwie puchy, które bardzo mi się podobają wizualnie. Mianowicie Atomic, czyli DDH Hazy Imperial IPA. Kojarzy mi się on tutaj z grą Fallout. Jeżeli kojarzycie tą grę, to ciekaw jestem, czy też ta grafika będzie Wam się z tą grą kojarzyła. Natomiast Diablo Verde, bardzo fajna czarna puszka. Tutaj zielona ośmiornica, zielone napisy, czyli Sabro Double Juicy IPA. Jestem właśnie ciekawy, jak tutaj Sabro zagra. Puszka wygląda tak, czyli dwie bardzo, bardzo fajnie wyglądające puszki. Także myślę, że zaczniemy od Atomika. Diablo Verde odstawię, żeby nam tutaj nie przeszkadzała puszka. Szkło też gdzieś tutaj postawię z boku i tymczasem przechodzimy do Atomika. Jak już mówiłem, jest to DDH Imperial Hazy IPA, ekstrakt 19, alkohol 7,8%, składniki woda, słód jęczmienny, słód owsiany, pszenica, chmiele, drożdże piwowarskie. Goryczka 4 na 6, tak to tutaj wygląda, mam nadzieję, że łapie ostrość. Także bardzo fajnie wypisane parametry w takich czarnych ramkach, wszystko widoczne. Data ważności do 27.05.2021 roku. Także otwieramy, no i sprawdzamy oczywiście, co to piwo nam przyniesie. Trochę prysnęło na obrus, ale to nic. Lejemy do szkła i patrzymy, jak ono tutaj wygląda. Piwo mamy już w szkle. Jak widzimy, barwa takie jasne złoto, piwo mętne. Piana średnio obfita, była bardziej obfita, ale już opadła. Głównie drobno pęcherzykowa, gdzieniegdzie duże oczka. Powiem szczerze, że wygląda to piwo mi tak troszeczkę lekko podejrzanie. Nie wiem, czy nie będzie tutaj jakiegoś utlenienia, ale zobaczymy. No, głównie słodkie owoce tropikalne. Powiedziałbym, że takie wyraźne mango na pierwszym planie. Gdzieś w tle cytrusy, bo też czuć wyraźnie grejpfrut. Ciutkę białych owoców. No i właściwie muszę powiedzieć, że w zapachu to by było na tyle, chociaż też pojawia się taka lekko miodowa nuta. Tak mi się to kojarzy. No cóż, muszę powiedzieć, że zapach nie jest jakiś bardzo bogaty. Tak jak mówię, głównie słodkie tropiki, takie wyraźne mango, wyraźny grejpfrut, także cytrusy też tutaj obecne. Troszeczkę owoców białych, także cóż, patrzymy smak. No, trochę jest utlenione to piwo. Ciutkę, ciutkę jest. Goryczka niska. Jest taka owocowość właśnie bardziej w typie słodkich owoców, bardziej w typie mango. Już tutaj cytrusów jest jak na lekarstwo. Troszeczkę grejpfruta w aftertaste. Ale generalnie tutaj te posmaki są takie dość słabe. Piwo jest takie dość jednowymiarowe, niewiele się tutaj dzieje w smaku. No, białych owoców już tutaj nie czuję. Pojawiają się takie nuty może minimalnego fermentu, przeplatanego z takim albedo. Jest to taki dość ostry też posmak, który drapie tutaj w gardło.
I też może przywodzić na myśl, że tutaj alko jest wyczuwalne, aczkolwiek to nie jest drapanie od alkoholu. Bardziej takie bym powiedział od owoców. Także no cóż, moim zdaniem troszeczkę coś tutaj nie wyszło. Już trochę ta owocowość gdzieś też tutaj osłabła. Pojawia się taki lekki, leciutki ferment, właśnie przeplatany z tym albedo. Także no cóż, no nie jest za specjalne to piwo, szczerze mówiąc. Najgorsze też nie jest, a zdarzały się gorsze piwa. Uwierzcie mi, na przykład DDH Citra na WFP. Tam to był dopiero ferment i to piwo lane z kranu, także tutaj jeszcze nie jest źle, aczkolwiek no to piwo nie jest już niestety zbyt smaczne. Także no tak średnio, tak średnio. Przechodzimy do Diablo Verde. Zobaczymy, jak to piwo tutaj wyszło, bo słyszałem dużo dobrych opinii o tym piwie i jestem też go ciekaw. Składniki: słód jęczmienny, pilzneński, pszenica, płatki owsiane, płatki pszeniczne, chmiele, citra, mozaik, sabro, czyli mamy tutaj jeszcze citrę i mozaika. Ekstrakt 19,1, alkohol 7,6, goryczka 2/6, czyli nowa fala. Jeszcze nie przeczytałem drożdży, drożdże London Fog i data ważności 8.06.2021. Także tak nam się tutaj prezentuje Diablo Verde. Też tutaj parametry są dość czytelne i dość dobrze widoczne. Także otwieramy puchę. No i zobaczymy. Przelewamy piwo do szkła. Barwa takie troszeczkę ciemniejsze złoto tutaj z mojej strony. Piwo mętne moim zdaniem wygląda już trochę lepiej niż Atomik. Zdecydowanie lepiej. Barwa taka żywsza. Piana średnio obfita, głównie drobno i średnio pęcherzykowa, także zbita, więc patrzymy zapach. No, jest nafta to na pewno. Na drugim planie wyraźne cytrusy. Słodkie tropiki, trochę kwaśnych tropików, białe owoce także obecne. Sporo takiego ananasa, kokosa tutaj nie wyczuwam, a szkoda, bo troszeczkę po sabro bym tego oczekiwał, że będzie tutaj jakiś kokosik. Tymczasem go tutaj nie ma zupełnie. No także aromat generalnie przyjemniejszy, bardziej złożony, intensywniejszy niż to było w Atomiku. Także spoko, więc testujemy smak. Przyjemnie, przyjemnie, naftowo, goryczka niska, więc tutaj 2/6, zgadzam się w 100% z tym, na pewno nie więcej. Szkoda troszeczkę, bo moim zdaniem nawet jest ciutkę za niska, ale piwo jest gładkie, bardzo takie fajne właśnie posmaki naftowo-cytrusowe w aftertaście. W smaku głównie słodsze owoce tropikalne. Cytrusów jest tutaj mniej, aczkolwiek są gdzieś zaznaczone. Troszeczkę kwaśnych owoców w typie litchi, troszkę ananasa, troszkę owoców białych. Także smak generalnie jest rozbudowany, ciekawy. Nawet muszę powiedzieć, że gdzieś tam w tle ciutkę kokosa czuję. No, także nie jest najgorzej. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że no zbyt łagodne jest dla mnie to piwo. Powiem tak, gdyby była troszeczkę wyższa goryczka, troszeczkę więcej takiej chmielowości, byłoby super. Bym powiedział, że to jest sztosik. A tak, no jest to przyjemne Juicy IPA moim zdaniem. Owocowe, lekkie, gładkie, aczkolwiek jakoś mnie tak nie porywa, powiem tak. Także moim zdaniem jest ok, ale z butów mnie nie wyrwało. W każdym bądź razie piwo właściwie bez wad.
Także dużo lepiej wypada tutaj niż Atomic, to na pewno. Jak najbardziej wybieram tutaj Diablo Verde, aczkolwiek muszę powiedzieć, że jakoś obydwa piwa bardzo mnie nie zachwyciły, ale Diablo Verde o niebo lepsze niż Atomic. Atomic moim zdaniem troszeczkę już utleniony, bardzo słaba owocowość, troszeczkę takich nut fermentu połączonych z taką goryczką albedową. Generalnie piwo jest takie właśnie, no nic się w nim nie dzieje właściwie. Niewiele się w nim dzieje, także nieciekawe. Natomiast Diablo Verde, tak jak mówię, gdyby ta goryczka była większa, troszeczkę więcej chmielowości, byłoby super. A tak, dobre Juicy IPA, aczkolwiek moim zdaniem na tle konkurencji jakoś tu się specjalnie nie wyróżnia. Przynajmniej moim zdaniem. Także jeżeli piliście któreś z tych piw, oczywiście komentujcie. Tymczasem ja się żegnam, dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się, do zobaczenia.